Cześć kochani, dzisiaj krótki filmik, co to się podziało tutaj u nas na działce. Jak myślicie, co tu się stało? Szukaliśmy bomby czy czegoś, wygląda tu jak na poligonie wojskowym. Nie szukaliśmy bomby, to wam powiem. Zobaczcie. Nie szukaliśmy bomby, tylko likwidowaliśmy stare ogrodzenie. Pokażę wam, jak to było zrobione. Zobaczcie. Tyle w ziemi. Pół słupka nad ziemią, pół słupka w betonie. Tu tego jest dobry metr, może metr 20. Nie wiem, kto tak osadzał słupki kiedyś, ale powiem wam, że nie wiem, ile tego tu było, z 12, 14 tych słupków. Powiem, że od rana tu walczyliśmy i nieźle się musieliśmy napocić. Było co robić, jeszcze nam pozostało pozasypywać te dziury i skuć ten beton. Tylko nie wiem, czy jest jakaś maszyna, żeby go skuć. Chodźcie, wam pokażę tutaj. Taki to beton. To jest chyba czysty cement. Aż szary w środku. I tak. Każdy okolnik. Jeden. Nie wiem nawet ile to waży, ale ciężko to podnieść, powiem wam. Na pewno z 50 kg. 40 na pewno, 50. Tam sobie Paula robi przegląd warzyw. A my zlikwidowaliśmy tutaj te ogrodzenie, co biegło tutaj, i przenieśliśmy tą siatkę tu, w to miejsce, żeby nam tu sarenki nie wchodziły. Siatka z odzysku, ale byle się trzyma, zwierzęta nie wejdą, no chyba że dziki, ale jest to zrobione tak sobie, ale myślę, że zda relację. Także dzisiaj mieliśmy dzień trudów, potów. Ciężko było. Mamy nadzieję, że jakoś to doprowadzimy tutaj, bo nie za ciekawie to wygląda, ale już powoli się ogarnia. Tu już też były słupki, też to wyglądało tak samo jak tam, ale już jest tak mniej więcej pograbione. Myślę, że damy radę. Tam jeszcze została do zlikwidowania brama. Już ją sobie częściowo odkopaliśmy. Teren trudny, gliny dużo pod spodem. Także tu jeszcze nam została brama do likwidacji. I to na tyle. A, pokażę wam jeszcze jedną super rzecz, która nam się dzisiaj przytrafiła. Zobaczcie. Postawili nam dzisiaj skrzynkę na prąd. Zrobili odwiert od samej góry i wkrótce będziemy cieszyć się prądem. Tu już sobie wykopaliśmy na kabel, aby go tutaj do garażu podłączyć. Tak więc dzisiaj dzień
pełen pracy. Postawili skrzynkę na prąd i my w tym czasie robiliśmy ogrodzenie, właściwie przenosiliśmy je stąd tam. Dziś dzień pełen potu. Było bardzo gorąco, bardzo upalnie, ale się nie poddawaliśmy. Walczymy dalej. Bardzo się cieszymy, że wreszcie będziemy mieli własne przyłącze z prądem. I jutro walczymy dalej z tym bajzlem. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.